Cześć. Ten odcinek będzie poświęcony wiertarko-wkrętarce Tiwolta. Narzędzia elektryczne, nawet tych markowych producentów, potrafią zawieść w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego też, jeżeli często pracujemy takim narzędziem, dobrze jest mieć zapasowe. Ten model został zakupiony jako rezerwowe narzędzie ponad 2 lata temu. Wybrałem Tiwolta, ponieważ mam inne narzędzia tego producenta. Akumulatory są kompatybilne. A to duża zaleta. Przyszedł taki czas, że padła mi główna wiertarka. Została oddana do naprawy w ramach gwarancji. Myślę, no nie ma problemu, mam zapasowe to oto narzędzie. Jak widać, to narzędzie jest nowe. Brak śladów używania. Myślę, że teraz przedstawię tak na szybko jeszcze ten model, co my tutaj znajdziemy. Czyli tak, mamy tutaj ogumowaną rękojeść, diodę LED, ona działa w nocy, tak jak oto tutaj widzimy. Znajdziemy tutaj 15 ustawień momentu obrotowego. Dwa ustawienia prędkości. W porównaniu z innym modelem, który posiadam, ta jest dużo lekcejsza, ale oczywiście dużo zależy od tego też, jakie akumulatory posiadamy. Tutaj mam akurat 4. Następnie szybko zaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm. Wyłącznik umożliwiający kontrolę wykonywanej pracy. Przycisk do zmiany obrotów lewo, blokady i obroty prawe. Uchwyt pozwalający zawiesić narzędzie przy pasku oraz uchwyt magnetyczny na bity. Prędkość bez obciążenia to jest od 0 do 600 na pierwszym biegu, to są obroty na minutę, na drugim biegu jest od 0 do 2000 obrotów na minutę. Moc wyjściowa to około 350 W. Gwarancja 12 miesięcy, ale oczywiście pod warunkiem, że zarejestrujemy w ciągu 28 dni od zakupu. Wtedy otrzymamy 3 lata gwarancji. U mnie przez natłok pracy zapomniałem zarejestrować wiertarko-wkrętarkę. Warto zrobić jest to od razu po zakupie. 2 lata u mnie przeleżała ta wiertarka w kartonie na półce. Gdy przyszedł odpowiedni czas, gdy była ona bardzo potrzebna, ponieważ została ta główna oddana do serwisu, ta oto niestety zepsuła się już na pierwszej robocie. No i tak jak tutaj widzicie, nawet markowy sprzęt potrafi się zepsuć. A co się zepsuło? Zobaczcie, jak działa. Bardzo mocno się tutaj nagrzewa. Jak dłużej będziemy ją męczyć, to pojawi się dym z okolic silnika. W takim razie teraz rozkręcę i pokażę Wam, co jest w środku. Tu jeszcze tak, może tylko napomnę, że jak kupicie sobie, zarejestrujcie sobie od razu ten produkt. Jeżeli zapomnicie, nie zrobicie tego w ciągu 28 dni, to jak zaniesiecie takie narzędzie do serwisu, to niestety powiedzą Wam, przykro mi, gwarancja nie obejmuje tego produktu na kolejne lata. Szkoda, że nie jest to robione przez sprzedawcę w momencie sprzedania, tak abyśmy po prostu nie zapomnieli o tej gwarancji. W takim razie zabieram się za pierwsze rozkręcenie tego oto narzędzia.
Tak oto prezentuje się wnętrze nowej wiertarko-wkrętarki. Tutaj ta część bardzo mocno się nagrzewa i stąd właśnie też wychodzą dymy. Zobaczymy, jak wygląda ten silnik. Ale tu już widzę, że jest czarna ta część. Pewnie będzie przypalone. Uzwojenie będzie spalone. No dobrze. O, tutaj już jest większa wartość. Także to będzie przyczyna. No widać tutaj ewidentnie, że jest we wnętrzu przesmolona. No nic, w takim razie trzeba będzie zamówić ten element i zamienić. Film z wymiany pokażę w najbliższym czasie. Na razie. Cześć.